bardzo nas to cieszy, że udało nam się ten sezon przeprowadzić w całości, czyli pełne 4 rundy wyścigowych samochodowych w Mistrzostwach Polski, gdzie frekwencja naprawdę wyśmienita. Powyżej 150 zawodników na każdej rundzie i na tej ostatniej rundzie, gdzie mamy tylko i wyłącznie same Mistrzostwa Polski, też 120 zawodników. To tylko cieszy. Cieszy też, że Endurance wraca do łaski. Tych załóg jest ponad 30, bo prawie 40. Tak jak kiedyś powiedziałem, że moim marzeniem, żeby Endurance był, żeby załogi stały aż do zakrętu, się spełnia, więc okej, nie? Mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy. To znaczy, że będzie nas więcej. My staramy się tutaj infrastrukturę poprawiać, rozwijać tak, żeby ściągać tych zawodników, żeby było coraz lepiej. Staramy się prowadzić różne tutaj działania marketingowe, promocje, ale też przekazujemy tym najmłodszym, młodzieży, że motorsport jest piękny, że warto oprócz tych gier, które teraz są w domach, gdzie młodzież bardziej siedzi przed ekranami komputerów, żeby jednak wyszli z domów i sprowadzili sobie tutaj i sprawdzili się na prawdziwym torze. Ale od najmłodszych lat, czy już te dzieciaki w wieku 5-6 lat zapraszamy na karting, bo to jest rozwój motosportu. Po kartingu idziemy półkę wyżej, czy wyścigi samochodowe, tak jak kariera Roberta Kubicy. Od kartingu po F1. I tak będziemy promować ten motosport, żeby tych najmłodszych ściągnąć. Ale też nie zapominamy o tych starszych zawodnikach, doświadczonych, których też serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś poczuje w sobie jakąś żyłkę emocji, chciałby spróbować swoich sił za kierownicą, serdecznie zapraszamy. Tor Poznań jest otwarty dla wszystkich, więc każdy znajdzie swój samochód, czy to w Toyocie, czy w Maździe, czy we Fiacie, czy też innym samochodzie, może być Lamborghini czy Porsche.